Dzień dobry, witam Was serdecznie na feriach z Gokiem. Witam serdecznie dzieci, młodzież, osoby dorosłe. Dzień dobry, witam serdecznie na feriach z Gokiem. Tym razem spotykamy się online i dziękuję, że zdecydowaliście się spędzić z nami trochę czasu. Chciałam Wam zaproponować dzisiaj taką pracę, która będzie nawiązywać do tematyki zimowej. Taką oto gwiazdkę, ścieżynkę, którą bardzo szybko możecie wykonać w domu. Będą Wam potrzebne takie torebki śniadaniowe. Pewnie jak chodziliście do szkoły, to czasami w takich mama szykowała kanapki. Będzie potrzebne 7 sztuk takich torebek. Kawałeczek taśmy klejącej, klej w sztywcie, chyba najwygodniej, ołóweczek, nożyczki i kawałeczek sznurka. Ja mam taki ładny srebrny, ale może być dowolny, może być też kawałeczek niteczki z szafki od mamy. Pracę zaczynamy od tego, że smarujemy klejem taką torebeczkę wzdłuż, na samym środku. Oraz tutaj na dole, dosyć blisko brzegu, poprzek całej szerokości. I przekładamy tutaj kolejną torebeczkę, dokładnie w ten sam sposób. Staramy się dosyć równo. W ten sam sposób postępujemy z pozostałymi 5. Czyli wzdłuż, potem na dole klej, przykładamy kolejną. I robimy sobie taki stosik sklejonych 7 torebeczek. Jak widzicie, przy odrobinie wprawy nie zajmuje to dużo czasu. Starajcie się, aby klej był tylko na tych liniach, które tutaj mamy, czyli na środeczku i na samym dole. A żeby raczej te pozostałe części nie zostały klejem zabrudzone, bo to może nam zepsuć efekt gwiazdki, kiedy będziemy chcieli ją już rozłożyć. Ok, smaruję, to już będzie moja ostatnia. Przykładam, dociskam dokładnie wszystkie już na tym stosiku. Następnie możecie sobie naszkicować ołóweczkiem. Staramy się nadać taki kształt szpica, który tutaj mamy. I nasze prostokątne torebeczki musimy tutaj uciąć mniej więcej w ten sposób. Ja to tak bardzo orientacyjnie rysuję. Od razu ucinam. Dosyć równo. Jak wiecie, we wszelkich pracach plastycznych, oprócz dobrej zabawy, uczymy się też precyzji. Dbamy o estetykę pracy. Wtedy najczęściej wychodzą najpiękniejsze efekty. Uciąłam, bo powinien Wam powstać taki domek 7 sklejonych torebeczek śniadaniowych. Słonę sobie szybciej. I teraz niektórzy, jeżeli mają ochotę, mogą już tutaj przerwać pracę, bo w zasadzie już powstaje piękna gwiazda. Ja chciałabym jednak zaproponować Wam taką troszeczkę bardziej urozmaiconą, tym tutaj takim wzorem na boku, żeby on powstał, to nic wielkiego nie trzeba robić. Wystarczy narysować taką łezkę tutaj z boku. Takie, powiedzmy, prawie półkole. Może być troszkę głębsze, może być troszkę płytsze. To jest taka praca, która naprawdę przyjmie wszystkie rozwiązania. Jeżeli będziecie chcieli zrobić diamenciki, możecie wyciąć w ten sposób. Ja zdecydowałam się na łezki. Wydaje mi się, że ten efekt jest najładniejszy. Tak samo jak tutaj te rogi, wycinamy przez wszystkie 7 torebek, wycinamy to kółeczko, starając się wyciąć to, co narysowaliśmy ołóweczkiem.
bo my chcemy nawiązać do śniegu, którego nam brakuje, więc zależy nam na tym, aby nasza gwiazda była biała. I zobaczcie, gotowe, prawie. Klej mnie atakuje. Dobrze. Często takie dekoracje chcemy gdzieś powiesić, dlatego proponuję, aby umocować tutaj w środeczku jednak jakiś sznureczek, nitkę, cokolwiek, co utrzyma ciężar takiej gwiazdki. Nie jest zbyt ciężka, więc to nie musi być nic mocnego i grubego. Więc ucinam taki kawałeczek około 20 cm, zawiązuję zwyczajnie na pętelkę mocno, dodaję na takie kółeczko i wykorzystuję ten supełek, supełkiem na dole, tutaj go ustawiam i zupełnie najprościej, jak się da, taśmą przyklejam. Przyklejam powyżej supełka. Dzięki temu ten supełek zapobiegnie wysunięciu się sznureczka spod taśmy. I teraz słuchajcie, ostatni moment. Robimy to samo, co robiliśmy wcześniej ze wszystkimi 7 torebkami. Smarujemy przez środeczek. Tutaj troszkę też może być po obok sznurka, nic nie szkodzi. I w poprzek na samym końcu staramy się nie za grubo. I sklejamy. To jest taki najtrudniejszy moment. Najlepiej włożyć dłonie do środka i po prostu docisnąć. Można też taką gwiazdę, wcale i tutaj w tym ostatnim kroku nie sklejać, tylko na przykład, tak jak ja zrobiłam z tą, zapiąć, pokażę Wam od razu, zapiąć spinaczem i wtedy możemy to rozpiąć. Zobaczcie, jak zgrabnie złożyć i zachować na przykład na kolejną zimę albo kolejne święta. Więc to już jest gotowy efekt. Mam nadzieję, że zdecydujecie się wykonać taką gwiazdę. Uważam, że naprawdę robi dobre wrażenie. Naprawdę nie jest też trudna, jak na taką przyjemną dekorację. Zupełnie nie jest trudna do wykonania. Myślę, że wszyscy dacie radę. Powodzenia.